Początki znajomości Waldemara i Doroty z Rolnik szuka żony nie należały do najprostszych. Zapytaliśmy parę o to, jak to się stało, że są oni parą. Wszyscy myśleli, że w finale show Rolnik szuka żony pojawi się M. Inaczej, Waldemar i Ewa, ku zdziwieniu widzów tak się nie stało. W finale programu oczywiście pojawił się Waldemar, ale obok niego nie zasiadła Ewa, tylko była kandydatka Dorota. Waldemar z Rolnik szuka żony opowiedział o początkach związku z Dorotą. Waldemar i Dorota z Rolnik szuka żony w rozmowie z Party. Pyl zapytani zostali, jak to się stało, że są parą. Dorota pozwoliła zabrać głos ukochanemu, który odpowiedział na pytanie. Waldemar dodał, że Dorota ujęła go swoją uczuciowością, szczerością i empatią. Spodobało mu się, że kandydatka była wrażliwa. Rolnik dodał, że jego łzy nie były aktorskie, tak jak mu się to zarzuca. Wyeliminowanie Doroty było najtrudniejszą decyzją Waldemara w programie. Zapraszamy do zobaczenia całego wideo, gdzie Waldemar opowiedział o szczegółach związku z Dorotą.